czcigodny księże prałacie, czcigodne siostry, pani prezes, drodzy zaproszeni goście, szanowni państwo. Tak podliczyłem, ile razy byłem na kiermaszu. Mam 8 edycję, 6 razy, 2 razy w niej nie byłem. Ale przez te lata, kiedy tutaj organizowany był ten kiermasz bożonarodzeniowy, to widziałem takie niesamowite serce wszystkich uczestników, żeby pomóc tym najbardziej potrzebującym. I święty Jan Paweł II kiedyś takie piękne słowa powiedział, że człowiek jest wielki nie przez to, kim jest, ale przez to, czym dzieli się z innymi. I wy, drodzy państwo, dzielicie się nie tylko tymi materialnymi rzeczami, ale dzielicie się tym wielkim sercem i zaangażowaniem. I w tym miejscu chciałbym bardzo serdecznie podziękować Fundacji Dajmy Nadzieję na czele z panią Ireną, z panią prezes, księdzu prałatowi Janowi, który tutaj dla idei Kościoła i pomocy potrzebującym spala się, tak mogę powiedzieć, ale w dobrym tego słowa znaczeniu. Dziękuję pani konsul, że tutaj jest z nami i po prostu za te wspaniałe wsparcie, choćby podczas dzisiejszego kiermaszu. I dziękuję wszystkim tutaj obecnym. Szczególne podziękowania również kieruję na ręce PGE, Polskiej Grupy Energetycznej i delegacji tutaj na czele z panem Wojciechem Rzeszutką, która przybyła i wspaniała na dzisiejszy kiermasz. Dziękuję państwu, wszystkim, którzy przyczyniacie się do tego, żeby pomóc tym najbardziej potrzebującym dzieciom, ale również dorosłym. Bo z tego, co wiem, to dzisiejsze środki są potrzebne na rehabilitację dzieci i na rehabilitację dorosłych. I życzę, żeby to wspaniałe dzieło się dalej rozwijało, tak jak pani konsul powiedziała, żeby ilość tych darów, które spływają na rzecz potrzebujących, rosła, a przede wszystkim życia takiego Bożego błogosławieństwa, wszelkiego dobra. I ponieważ to jest tak bożonarodzeniowy kiermasz, to życzę również, żeby to Boże dziecię, które się nam narodzi, błogosławiło w każdym dniu właśnie naszego życia, waszego życia, nam wszystkim. Szczęść Boże.